Witam serdecznie, ja jestem Terniz, no i zapraszam do newsów. Jakiś czas temu na kanale WK Dzik został zlikowany zawodnik, który miał zawalczyć na Fame 20, a miał być to Tromba. I właśnie, z podkreśleniem na miał być. Ponieważ jak następnego dnia powiedział na Instastory, nie zobaczymy go na Fame 20. Co jeszcze ciekawsze, to nie tylko ta walka Tromby wypadła, a podobno te, które miały się zaplanowane na przyszłość również. Kochani, widziałem wczoraj leak, że walczy na Fame 20. Tam na ławie u WK zostało troszkę zlikowane. Ale nie walczy na Fame 20. Niestety waleczka wypadła, także nie będę się bił i w najbliższej przyszłości też raczej nie będę się bił. Skupiłem się przez ostatnie miesiące na trenowaniu, bo miała być walka, w sumie nie jedna, no i ostatecznie jakby żadnej nie ma, więc zdecydowałem, że trzeba poświęcić teraz czas czemuś innemu niż walczeniu. Jaki jest powód takiej decyzji? No niestety nie wiemy. Może kontuzja, może zawodnik się pokłócił z federacją. Pozostaje nam tylko czekać na jakiś statement, o ile w ogóle taki będzie. Druga największa federacja freakfightowa w Polsce, która w tamtym roku została zbanowana, na chwilę powróciła na Twitterze, udostępniając taki wpis. Czy teraz oparta na kłamstwie i pomówieniu decyzja wydana przez tego człowieka staje się nieważna? Pomówieniu? Tak, od nas się jeszcze nikt nie wypowiedział, ale to już niedługo. Poznacie całą prawdę. No, a kilka minut później te wpisy zostały usunięte. Już w najbliższą niedzielę, 14 stycznia, rozpocznie się finał wielkiego losowania Buddy na 7 aut. Jak sam powiedział, jest to ostatnia loteria organizowana przez niego, więc chciał, żeby była na maksa dopieszczona i na maksa gruba. Prócz samych samochodów do wygrania będą jeszcze takie gadżety jak PlayStation, iPhony, laptopy i inne takie rzeczy. W międzyczasie Buddy publikował i jeszcze opublikuje materiały specjalne, lecz ostatnio na Instagrama wrzucił kolejną niespodziankę, mianowicie będzie chciał rozdać 50 tysięcy złotych osobie, która zrobi najciekawszego, najlepszego, najśmieszniejszego TikToka, w którym pokaże, jak czeka na wygraną od Buddy. Już przed tym cały TikTok był tym zawalony, aczkolwiek teraz wysiedla się coraz więcej treści, które są po prostu takie fajne, ciekawe i kreatywne. Będziecie oglądać finał? Ja na pewno. Większość z was na pewno kojarzy Nike, czyli znienawidzoną tiktokerkę, która głosi swoje kontrowersyjne poglądy. A dla osób, które jej nie znają i nie wiedzą, jakie to są poglądy, to tutaj macie szybkiego screena. Kto dopuszcza się przed ślubem, ten grzeszy przeciwko ciału. Mówię, aby ostrzegać ludzi przed grzechem, strzeżcie się rozpusty. Wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała. Kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Kor 6:18. Wiele kobiet nie zdaje sobie z tego sprawy, ale to są wyzywające sukienki, których widać za dużo. Mówię to jako kobieta. Ja rozumiem, że kobiety chcą się pochwalić swoimi atutami, ale może warto zacząć od większych wartości, które powinny wychodzić z serca. Kuszenie do grzechu. Grzech, o którym mówię, nieskromne myśli 18+. Zachęta do współżycia przedmałżeńskiego, sprzedmałżeński. Mnie nie chodziło o kuszenie do czynu zabronionego. Jest winą oprawcy i zwyrodniałego czynu, a nie ofiary. Strój w tym wypadku nie ma znaczenia. I ta właśnie osoba dostała propozycję walki od Cloud MMA. I po nagraniu, które zaraz zobaczycie, można stwierdzić, że jednak będzie duża szansa, aby taka walka się odbyła. Natomiast pragnę jeszcze przypomnieć starego tweeta Nike. On jest bodajże sprzed półtora roku, gdzie napisała: dostałam dwie propozycje od High League w 2022 roku. Są wartości, których się nie sprzedaje, jestem kobietą, a hashtag kobieta powinna być delikatna, wrażliwa i co najważniejsze, kobieta nie powinna sobie dać obić buzi, jak coś to odmówiłam, nie przyjęłam ofert. Minęło trochę czasu i dziś Nike wrzuciła do siebie na TikToka takie nagranie. Dostałam trzecią propozycję walki. Dwie pierwsze propozycje padły od High League w 2022 roku, a teraz dostałam propozycję od Cloud MMA. I moi drodzy, no moi drodzy, ja nie wiem, co mam powiedzieć, ja wiem tyle. Wiem, że jest sporo osób, które by chciały zobaczyć, jak Nike dostaje po buzi. Bądźmy szczerzy, taka jest prawda. To wszystko jest naprawdę kuszące, wiecie, pieniądze, jeszcze większa sława i tak dalej. No, ja nie powiem, że nie. Tylko pytanie, czy ja tam serio bym miała iść? Później jeszcze dopisała, będzie się działo, co naprawdę może świadczyć o tym, że walka być może się odbędzie. Nike również się pochwaliła, jakby wyglądały takie konferencje oraz programy na żywo, żeby sama uczestniczyła. Na pewno byłoby to coś nowego i wyjątkowego we freakfightach. Taka postawa raczej się tam nie zdarza, a jak już, to po prostu bardzo rzadko. Ale o co chodzi, to sami posłuchajcie. Jeśli przyjąłbym propozycję walki od Cloud MMA, to uważam, że konferencje ze mną byłyby jedne z lepszych. Dlatego, że ja na co dzień nie używam wulgaryzmów, ani nikogo bym nie chciała obrazić, mimo że z kimś się nie zgadzam. Ja jestem taka, że wolałabym się wymienić argumentami, dlaczego ja coś uważam i chętnie bym się dowiedziała, dlaczego ta druga strona uważa coś przeciwnego do mnie. No bo zauważcie jedno, na każdej konferencji, które są organizowane przez różne federacje, padają ostre słowa, słowa takie bardzo cenzuralne i tak dalej. No coś, czego ja w ogóle nie popieram i ja w ogóle nie jestem za tym. Także byłoby to pewnie w ten sposób, że ta druga strona by mnie atakowała i mnie by wyzywała, a ja bym siedziała cicho, ja bym po prostu gadała tylko to, co ja myślę, a ta druga osoba niech sobie mówi, co sobie chce.
Nie widziałam jeszcze żadnej takiej w pełni spokojnej konferencji, gdzie ktoś kogoś nie wyzywał, gdzie nie padały jakieś wulgaryzmy, chociaż od jednej ze stron. To by się fajnie oglądało. Jedną z potencjalnych przeciwniczek dla Nike mogłaby być Paulina Hornik, ponieważ jak sama napisała na Instastory, z kim by chciała walczyć, to właśnie z nią. I to przez to, że jest ateistką, a wypowiedzi Nike ją strasznie rażą. Co sądzicie na ten temat? Chcielibyście, aby Nike zawalczyła, czy nie? Mi się wydaje, że byłoby to na pewno ciekawe, ponieważ jest to osoba, która jeszcze nie walczyła, jest na pewno bardzo kontrowersyjną osobą i wzbudziłoby to na pewno duże zainteresowanie. Ludzie chyba najbardziej oczekują walki Nike oraz Mai Staśko. Na konferencjach byłby to na pewno ogromny cringe, ale ile byłoby później z tego memów? Na pewno masa. No ciekawe, jak to się dalej rozwinie. Być może faktycznie Nike zawalczy. Nitro na jednym ze swoich ostatnich live'ów podzielił się zakulisową informacją na temat Fagaty. Chodzi tu o jej relację ze swoją najbliższą rodziną, konkretnie z mamą, która nie chciała widzieć Fagaty przy wigilijnym stole. Chyba największą karą dla Fagaty jest to, że nawet własna matka jej nie chciała na wigilii. A to już jest coś mocnego, nie? Co nie słyszałeś? Że jej matka na wigilię na chacie nie chciała? No, ponoć to prawda. Smutne w sumie? Smutne. I zobacz, że ja nie jestem jakimś żadnym jej kolegą i tak dalej, nie? Jak ja to, jak ja się o tym dowiedziałem, mówię, co ty mówisz? Jak najbardziej jest to bardzo smutne, gdy jedna z twoich najbliższych osób nie chce cię widzieć przy wigilijnym stole, lecz wydaje mi się, że jedyną osobą, która jest w tym przypadku winna, no to właśnie Fagata, która od dłuższego czasu, kreując swój wizerunek, zachowuje się jak, no nie obrażając nikogo, a jedynie stwierdzając fakty, jak prostutka. Zaczynając od bardzo odważnych zdjęć na Instagramie, przechodząc przez piosenki z tym tekstem i teledyskami, jakby były fragmentem z porna. Ja jestem Fagata spod Konina. Zupa taka duża, że jej szkoda nie wypinać. Jak nie masz 6 zer na koncie, nawet nie podbijaj. Kończąc na założeniu OnlyFansa, gdzie za pieniądze Fagata sprzedaje swoje n***e oraz pół n***e zdjęcia. Więc jak najbardziej jest mi przykro, ale właśnie tej mamy, która po prostu zawiodła się na własnym dziecku. Ja słyszałem, że ponoć mama Fagaty jest nauczycielką. Myślę, że nie są to szczęśliwe lata edukacji, jeśli dzieciaki o tym wiedzą. Zresztą sami wiecie, jakie kurwa są dzieciaki, nie? Moje zdanie jest takie, że nawet jakby dzieciaki wiedziały, że ich nauczycielka jest mamą Fagaty, to tak czy siak powinny mieć do niej szacunek, ponieważ to przecież nie jest jej wina, że już dorosła córka robi takie, a nie inne rzeczy. A co ty sądzisz o całej sytuacji? Napisz proszę w komentarzu. A jak już jesteśmy w temacie to istnieje spore prawdopodobieństwo, że w niedalekiej przyszłości założy go również Nikita. I nie są to informacje wyssane z palca, ponieważ na swojego Instagrama wrzuca ostatnio coraz bardziej pikantne zdjęcia. I wczoraj na Instastory również takie wrzuciła, dodając naklejkę, aby ludzie zadawali jej pytania. Na pewno była świadoma, jakie pytania dostanie. I na kolejnym story, jak widzimy, wszystkie są dotyczące OF-a. A to tylko mała część, widzę, że bardzo chcecie mnie zobaczyć na OF. Mi się wydaje, że Nikita już jest pewna, że założy tą stronkę, a takimi storiesami po prostu napędza hype. Niektórzy z was pewnie zapytają, dlaczego influencerki robią takie rzeczy, dlaczego sprzedają własne zdjęcia za pieniądze. Odpowiedź jest prosta. Jest z tego po prostu ogromna kasa, liczona w dziesiątkach bądź setkach tysięcy złotych na miesiąc, jeśli chodzi o polskie realia. A jeśli chodzi o zagraniczne, to nawet i w milionach. I to dolarów. Jeśli interesują cię newsy, to subskrybuj sobie kanał wraz z dzwoneczkiem, ponieważ on jest najważniejszy. Ty masz ostatnich 10 subskrybentów właśnie z dzwonkiem, więc jeśli chcesz się w kolejnym filmie, no to pamiętaj, aby kliknąć wszystkie powiadomienia, bo tylko oni je kliknęli, więc klikaj i widzimy się w kolejnym odcinku.